warszawskim kinie Kultura na premierze nowej, cyfrowej odsłony filmu Barwy Ochronne Krzysztofa Zanussiego. Sprawdźmy, czy historia przedstawiona przez reżysera nadal jest aktualna. Zapraszam na relację z pokazu. Film zrealizowany w 1976 roku jest dziełem nurtu kina moralnego niepokoju. Opowiada historię konfliktu moralnego między młodym naukowcem, a nieufnym i cynicznym docentem. Po wielu, wielu latach zobaczyć ten film i zobaczyć, że on jest tak wyrazisty. Jest to bardzo dobry film. Taką miał opinię i po latach tak. Takie mam poczucie. Jeśli chodzi o treść, o jego przesłanie, wymowę, to zawsze to był film, który się oglądało świetnie, nawet jeśli kopia była trochę zdarta. Te cechy ludzkiego charakteru, te zachowania, te wybory moralne są wieczne i są jakby niezależne od tego, w jakim czasie to się dzieje. I to naprawdę nie ma znaczenia, że to się działo, było kręcone w 76 roku we wrześniu. To jest po prostu zawsze to samo pytanie, jak żyć, czy żyć uczciwie. Dylemat moralny, jaki w tym filmie istnieje, on występuje również dzisiaj w dużych korporacjach, nie tylko za komunizmu tak było, ale to jest ciągle aktualna sytuacja wyboru pomiędzy taką, a nie inną drogą zrobienia kariery. Oczywiście ostrość i tak dalej, ta zabawa techniką, właśnie dzięki temu zderzeniu z tym suplementem było widać, to fantastycznie, ale film, najważniejszy jest film. Główną rolę w tym filmie zagrał nieżyjący już Zbigniew Zapasiewicz. Trudno mnie sądzić, jak to było ze Zbigniewem Zapasiewiczem, ale to było bardzo pod niego napisane. I on jak wielki aktor czuł się w tej roli bardzo swobodnie, po prostu wiedział, co może z nią zrobić i robił. Także to dzisiaj, kiedy już go nie ma wśród żywych, to tak wspominam z ogromnym wzruszeniem. Nikt inny by mi tego nie zagrał. Wspaniała rola, taka szatańska. Mi się wydaje, że to jest naprawdę oscarowa kreacja. Gdyby to był film hollywoodzki, to pewnie tak by był uhonorowany. Ja byłem wtedy w szkole filmowej, kiedy ten film wyszedł i myśmy go oglądali z zapartym tchem, że tak powiem. Zresztą to był chyba najlepszy okres polskiego kina. Wspaniałe jest to, że film żyje teraz troszkę dłużej. Gdyśmy kręcili pierwsze filmy, ja przynajmniej ludzie mojego pokolenia, tośmy mówili, film ma życie motyla i po jednym sezonie ginie na zawsze. A okazuje się, że coś się dało zrobić, dzisiaj film nie ginie tak od razu. To wspaniałe. Goście zachwyceni nową odsłoną filmu Krzysztofa Zanussiego. A my zapraszamy do kina Kultura, bo ten film warto zobaczyć.